Teraz będzie jeszcze ostatnia modlitwa, o wylanie Ducha Świętego, już kończące nasze spotkanie. Cieszę się, że wytrwaliście do końca tego naszego spotkania. Owoce tej modlitwy będą naprawdę doczesne i wieczne, piękne. Zobaczymy niektóre już tutaj w naszym życiu, a wiele niespodzianek nas czeka, jak tam będziemy u Jezusa, naszego Pana, u Maryi i z Janem Pawłem. Zaśpiewajmy, może tak trochę nietypowo, prosząc, żeby Duch Święty stąpił na nas, obdarzył nas swoimi darami, charyzmatami. I też połóżcie swoje dłonie na osobę, która jest przed Tobą i obok Ciebie, ramiona, ale nie na głowie nie kładziemy. Tylko na ramionach sobie połóżcie dłonie, dobrze? I pomódlmy się do Ducha Świętego. Pomódlmy się do Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi, już właściwie jest w nas, ale kapłani mogą, oczywiście kapłani mogą kłaść na... Tylko kapłani mogą kłaść na głowie ręce swoje, bo mają namaszczone. Szalej, szala, szalamedyla. I teraz módlmy się w językach. Kto nie ma jeszcze tego, znaczy jeszcze może nie otworzył się na ten dar, albo nie chce go przyjąć jeszcze, niech się otworzy, niech przyjmie ten dar języków. I teraz módlmy się o dary charyzmaty, o dar męstwa, o dar mądrości, o dar ewangelizacji, o dar prorokowania w językach, albo jeżeli jeszcze ten dar po prostu nie odkryłeś, właśnie jak powiedziałem, to przynajmniej mów, przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty, albo się otwórz. Mów na początku, ble, 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 amen, amen, ble, ble, aleluja, alele, alelele, i potem już będzie lepiej, potem już będzie dar języków, już będzie takiej wersji dla bożych niemowląt, a potem będzie już tak dla takich dzieci duchowych wzrastających już. A na początku ten dar będzie troszeczkę jak taki właśnie dla bożych niemowląt w Chrystusie. Takie ble, ble, amen, 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 i tak dalej. La, 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 i tak dalej. Szelech, ale, dyle. I teraz więc módlcie o dary Ducha Świętego dla tych osób, które są przy Tobie. Przyjdź, Duchu Święty, chwała Ci, Panie. Wołamy z mocą, wołamy z wiarą, wołamy pewnie, że wiemy, że stąpisz na nas, Duchu Święty. Ojcze, daj nam ducha, ześlij ogień, niech święta krew Jezusa nas obmyje, niech przyjdzie Duch Święty przez krew Jezusa. Przyjdź, Maranata, male, a, la, 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 mara, szyde, halalino, a, la, 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 mesztena, mesztena, mesztala, nisztale, Psame, la 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 serne. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu radości ze zmartwychwstania Jezusa, który żyje, króluje, który jest. Przyjdź, Duchu Święty, byśmy byli pełni zachwytu nad Jezusem, pełni za miłości, zakochani w Jezusie, zakochani w Maryi. Przyjdź, Duchu Święty, prowadź nas do Ojca. Prowadź do Ojca, chwała Ci, Panie, prowadź do Ojca. A la 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 me radisto le me. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, alele, przyjdź, ale melo. A la 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 la. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Królestwo Boże należy do dzieci. A la 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 la. Jeżeli się odmienicie i staniecie jak dzieci, wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. A la, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Pozwólcie dzieciom, ale nie zabraniajcie. Jeszcze na manikę na hamnaszta neka dyszta nole kella. Maria, Maria Mara, szala. Przyjdź, 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 królu serc. Przyjdź, Duchu Święty. Rozpal nas darem prorokowania, byśmy byli prorokami Bożego Miłosierdzia, jak Jan Paweł II, jak Jan 23, jak ojciec Pio, jak święta Faustyna. Przyjdź, przyjdź, Duchu Święty. Abyśmy ewangelizowali z wielką mocą, z wielkim ogniem w sercu, z wielkim ogniem w ustach, z wielkim ogniem w oczach, ogniem Ducha Świętego. Przyjdź, przyjdź, Duchu Święty, rozpal w nas miłość. Daj nam nadzieję, abyśmy ufali Jezusowi, ufali, ufali naprawdę, bez granic, bez lęku, ufali nieskończenie. Ala, Maria, Jezus, Jezu, ufamy Tobie, Jezu, ufam Tobie. Ufamy Tobie, Duchu Święty. Rozpal w nas charyzmat modlitwy wstawienniczej, charyzmat uzdrawiania, charyzmat towarzyszenia kapłanom w ewangelizacji, w rekolekcjach, w modlitwie. Przyjdź, Duchu Święty, rozpal w kapłanach dar tworzenia nowych wspólnot, dar tworzenia
nowych grup, do spraw w kapłanach, dar ewangelizowania przez tworzenie i prowadzenie nowych spotkań pełnych mocy w parafiach, w zakonach, w szkołach, w więzieniach, w zakładach pracy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. Rozpal nas charyzmat ewangelizacji ulicznej. Przyjdź, Duchu Święty. Lela, mela. Rozpal nas charyzmat ewangelizacji młodych, aby młodzi wracali do Ciebie, Panie. Daj nam łaskę, żeby tysiące młodych wracało do Ciebie na całym świecie i w Polsce też. Aby szkoły przemieniały się w domy modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, przyjdź, la, mala, lelia. Przyjdź, abyśmy ewangelizowali w domu. Abyśmy mówili o Tobie w domu. Przyjdź, Duchu Święty, w pracy, w szkole, na ulicy, gdziekolwiek. Przyjdź, Duchu Święty, la, mala. A, przyjdź charyzmatem czynienia cudów. Przyjdź charyzmatem rozpoznawania duchów. Przyjdź charyzmatem poznania serc. Przyjdź, Duchu Święty, z charyzmatem uwielbienia, z darem modlitwy sercem. Przyjdź, z darem miłości do Eucharystii, z darem adoracji. Przyjdź, Duchu Święty, z darem jedności, z darem miłości do Kościoła, do Ojca Świętego, biskupów, kapłanów. Przyjdź, Duchu Święty, z darem miłości też, abyśmy my jako kapłani miłowali Kościół, miłowali wiernych, miłowali naszych braci i siostry. Przyjdź, Duchu Święty. A, le. Amen. 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 Przyszedł Duch Święty i zawsze będzie w Tobie. I będziesz porwany przez Ducha Świętego jak Jan Paweł II. Wierzysz to mocno? Wierzysz, że będziesz świętym? Wierzysz, że będziesz ewangelizował z mocą jak Jan Paweł II, jak Święty Ojciec Pio? To podnieś ręce do nieba, podnieś do nieba. Panie, podnosimy nasze ręce, bo wierzymy, że dokonasz cudów w naszych sercach, że nas z ludzi słabych, lękliwych, bojaźliwych, smutnych zrobisz apostołów nowego tysiąclecia. Wierzymy w to? Wierzysz w to? Panie, czy Ty przyjmujesz nasze serca? Mam nadzieję, że przyjmujesz nasze serca, że przyjmujesz nasze serca do ewangelizacji. Panie, przyjmij nasze serca. Przyjmij nasze serca. Przyjmij. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Chwała. Za chwilę będzie, zaśpiewamy barkę na końcu jeszcze, bo zbliża się godzina papieska, godzina narodzenia dla nieba Ojca Świętego Franciszka. Ojca Franciszka na pewno jeszcze, Ojciec Święty Franciszek będzie jeszcze długo żył. Ojciec Święty Franciszek na pewno będzie jeszcze długo żył, niech nam długo żyje, ale rocznica też taka liturgiczna narodzenia dla nieba Ojca Świętego Jana Pawła II, bo Ojciec Święty właśnie 9 lat temu, Wigilię Bożego Miłosierdzia, 21.37, umarł, ale tak naprawdę narodził się dla nieba. Odszedł do domu Ojca i tam za nami oręduje i na pewno też duchowo łączy się z nami tutaj i jest jakiś tajemniczy sposób z nami teraz. Więc zaśpiewamy przed błogosławieństwem barkę, potem apel i koniec naszego spotkania. Ale jeszcze może sobie usiądźcie teraz, zrobimy sobie jeszcze chwilę takiej modlitewnej przerwy. Jeszcze jak będzie ten moment, ta minuta związana z odejściem Ojca Świętego, to wtedy zabije właśnie dzwon Jana Pawła II, błogosławionego, już niedługo świętego. Ale jeszcze tak troszkę Was popytam przed tym zakończeniem naszego spotkania. Może to nie za bardzo będzie widać, może, ale przynajmniej słychać. Jak ktoś, przypuśćmy, ja będę mówił, pytał się, kto jest z danej miejscowości i okolic, to wtedy ta osoba w miarę możliwości, te osoby nie podniosą rękę i krzykną, że one są z tej miejscowości. Kto jest z Gdańska, Gdyni, Sopotu, niech podniesie rękę, niech krzyknie. Brawo. Kto jest z Łodzi i okolic, niech krzyknie też. Kto jest z Zakopanego i Nowego Targu? Stary Sącz, Nowy Sącz. Tutaj są. Kto jest z Wrocławia? Z Krakowa kto jest i okolic? Ale trzeba głośniej krzyczeć jeszcze. Żeby bardziej było słychać jeszcze bardziej Was. Nie wszyscy słyszą. Kto jest z Opola i okolic? Brawo. To jest Kielce i okolice. Mielec, Mielec. Mielec, Krasnobród i okolice.
Kto? Zamość. Rzeszów. Warszawa. Wyszków, dobrze mówię? Wyszków? Nie, Wyszków, tak, jest. Szczecin. Szczecin, jest to ze Szczecina? Nie ma chyba za bardzo. A ze Słupska też jest? Białystok. Częstochowy. Kto jest z Jelenia Góra? Jest Jelenia, tam słychać jeszcze. Grudziądz. Z Tarnowa. Kalisz, ktoś jest? Jest. Ktoś z czego jeszcze? Zdów, tak? Zdów? Czy co takiego? Aha, słyszałem źle. Zemstowa i okolice już tutaj jest w ogóle też? Nie za bardzo chyba. Drohiczyńska diecezja. Ktoś tam jest z Drohiczyńskiej diecezji? Brawo. Ktoś mi mówił, że jest Ziembic. Ziembic ktoś jest? Ziembice? Nie, jest Ziembica. Duszniki? Z Radom jest? Włocławek. Bydgoszcz jeszcze. Jaworzno. Katowice. Sosnowiec. Bielsko-Biała, może ktoś jest. Z zagranicy ktoś jest? Z zagranicy nie krzykną ci, którzy z zagranicy są. Ze Słowacji teraz. Słowacja. Z Czech ktoś jest? Czechy. Z Anglii ktoś przyjechał, może jacy Polacy nasi przyjechali z Anglii, rodacy. Z Anglii ktoś jest? Jest? Nie krzykną z Anglii. Z Niemiec Polacy są? Są chyba. Jest, są Polacy, brawo. Pięknie. Kto, skąd? Orawa, tak? Lublin. Poznań teraz i okolice. Poznań jest ktoś z Poznania. Pięknie. Może z Piły ktoś jest jeszcze? Piła z Piły nie za bardzo. I kto jeszcze? Z Torunia? Toruń. Skąd jeszcze? Z Włoch? A kto z Włoch jest? Z Italii. Włoch. Są jeszcze tam, słychać, że są niektórzy. A teraz jeszcze pozdrawiamy, bo wiadomo, oni nam nie odpowiedzą, ale pozdrówmy tych wszystkich, którzy słuchają nas w Polsce i za granicą przed internetem. Brawa dla nich też, oklaski. Brawo. I teraz zaśpiewamy Barkę. Kiedy będziemy śpiewali Barkę, też będą dzwony biły właśnie, kiedy będzie minuta narodzin dla nieba Jana Pawła II. Zaśpiewamy Barkę, żeby też pokazać, że chcemy iść drogą Jana Pawła za Chrystusem, tak jak właśnie Jan Paweł II, jak Jan XXIII też. Dlatego teraz stańmy na tą Barkę. To jest pewien rodzaj, można powiedzieć, hymnu papieskiego Jana Pawła II, więc trzeba go, uważam, śpiewać w taki sposób uroczysty. Zaśpiewajmy Barkę. Potem błogosławieństwo i apel. I koniec spotkania. Ze śpiewnika pieśń numer 155. Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Chwycisz się za dłonie też, tak. Chwycisz. Szukał ludzi gotowych pójść za. Łowić serca słów Bożych praw.
zacznę Ci słuchać. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę zostawiam na brzegu, razem z Tobą zacznę dziś mówić. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca, młodego zapałem, tych kropli potu i samotności. Zacznę dziś mówić.
Panie, chwała Ci za Jana Pawła II. Chwała Mu za Jana Pawła II. Chwała Mu. Chwała. 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 Amen. Panie, dzięki Ci jeszcze raz za tego wspaniałego, świętego, bo w jego życiu objawiłeś swoje miłosierdzie i w życiu również Jana XX. Amen. Teraz będzie błogosławieństwo. I potem jeszcze, tak jak mówiliśmy, będzie Komunia Święta dla tych, którzy się wyspowiadali, ale niech osoby, które będą chciały iść do spowiedzi, niech spokojnie tutaj zbliżają się do ołtarza bez pośpiechu. Prosiłbym tu mojego współbrata, może skoro tutaj jest, żeby podszedł i udzielił Wam błogosławieństwa. I jeżeli chodzi jeszcze o rozejście się, bardzo Was proszę, żebyście rozchodzili się z tego placu bardzo spokojnie, bez pośpiechu, żeby tak powiedziałbym kontemplacyjnie nawet. Żeby nie śpieszyć się, żeby każdy trafił do swojego miejsca i każdy wyjedzie stąd na pewno z radością, jeżeli będzie też pokój, nie będzie pośpiechu. I też proszę, dbajcie o to, żeby jeszcze tutaj, chociaż wiadomo, jest ciemno, już teraz może nie widać, ale może latarką przyświecić, żeby tutaj nie zostawić żadnego papierka, żeby był porządek czysto na jutrzejszy dzień świąteczny. I też bardzo Was proszę, abyście za chwilę też wyrazili taką wdzięczność wszystkim członkom naszej wspólnoty miłości i miłosierdzia Jezusa, wszystkim diakoniom, wszystkim odpowiedzialnym, bo tyle pracy, tyle wysiłku, tyle trudu włożyli w to, żeby to spotkanie miało miejsce, żeby się odbyło. Także z całego serca właśnie ja też, jako odpowiedzialny za wspólnotę, bardzo wszystkim członkom naszej wspólnoty, mojej wspólnoty dziękuję, bo jestem z was naprawdę dumny, widząc waszą miłość, troskę, zabieganie, jakie okazywaliście sobie wzajemnie też i wszystkim obecnym tutaj. Ja wam bardzo dziękuję, jestem wdzięczny, że właśnie mogę być we wspólnocie, mogę was z pomocą Pana Boga prowadzić i dziękuję Wam za wszystko. Też chciałem podziękować, bo trudno wymienić osoby po imieniu, bo nasza wspólnota liczy 500 ponad osób, ale szczególnie chcę podziękować za ciężką pracę związaną nawet z takimi sprawami jak nagłośnienie, robienie światła, oświetlenia. Dużo pracy wykonał brat Jerzy i Pan Zdzisław. Bardzo im dziękuję za to. Bardzo im dziękuję za to, bo dzięki temu też wszystko słychać i też wiele rzeczy widać. Jest to dobre oświetlenie. I jeszcze też następne spotkanie. Proszę, abyście zwrócili uwagę na to, że będzie też wyjątkowo też czwartą sobotę miesiąca maja. Czwartą sobotę miesiąca maja, 24 maja, bo to będzie rocznica urodzin świętego ojca Pio. Także to będzie szczególny dzień. Jesteśmy w sanktuarium Ojca Pio, więc musimy zadbać o to, żeby Ojciec Pio też miał swój dzień i żeby ten dzień był też szczególnie związany właśnie z jego osobą. Także pamiętajcie, spotkamy się, kto będzie mógł, a kto jeszcze chce innych zabrać, to właśnie tego dnia, czwartą sobotę maja, a w czerwcu, lipcu zobaczymy. Może w trzecią będzie sobotę, jak to było wcześniej. Teraz błogosławieństwo, zaśpiewamy apel i wyjeżdżamy z tego miejsca. Ja uważam, niebo tutaj było otwarte, jeszcze jest cały czas otwarte nad nami. Kochani, przyjmijcie błogosławieństwo. Ono też jest takim momentem poświęcenia przedmiotów religijnych, których zakupiliście. To błogosławieństwo niech też dotyka kierowców, którzy będą może jechali przez całą noc, o szczęśliwą podróż. Pamiętajcie też, żeby się pomodlić przed podróżą. A przede wszystkim to błogosławieństwo pozwoli Wam być świadkami miłości Chrystusa za wzorem Jana Pawła II. Abyście nie bali się świadczyć o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu. Abyście nie zamykali się w domach przerażeni, przestraszeni, ale byście mieli świadomość tego, że Chrystus jest z wami i zaprasza was do tego, aby o Nim świadczyć. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzieci.